Witajcie! W dzisiejszym odcinku zobaczycie projekt, dzięki któremu nauka elektroniki będzie znacznie przyjemniejsza. Tworzenie na płytkach stykowych różnych kontrakcji, takich jak np. to albo to, zostanie ograniczone do minimum. Zapraszam do oglądania! Bohater dzisiejszego odcinka jest dosyć niepozorny i wyjątkowo został zbudowany na płytce uniwersalnej. Zazwyczaj trawi płytki, ale z tym układem akurat było tak, że ja nawet nie planowałem tego publikować. No a co to tak właściwie jest i w jaki sposób to rozwiąże problemy z płytkami stykowymi? Na razie to po tytule instrukcji możecie się pewnie domyśleć, że jest to jakiś debugger. Zapewne obsługiwany ręcznie. Idea całego układu jest prosta. Podłączamy sobie coś tutaj do wyjścia i tym sterujemy w praktycznie dowolny sposób. Z tą różnicą, że tutaj... Wszystko mocno siedzi na płytce zlutowane, więc nie musimy się bawić w niekontaktujące połączenia na płytkach stykowych. Co prawda płytkę stykową w większości przypadków jednak trzeba tutaj użyć, ale jedynie do umieszczenia naszego sterowanego układu. Układ wciskamy w płytkę i łączymy przewodami z tym. I to wszystko. Nie trzeba się bawić w żadne większe kontrakcji, nie trzeba wtykać przycisków ani przemutników. Dodatkowo ten układ pozwala w prosty sposób realizować całkiem złożone funkcjonalności, przy których musielibyśmy się trochę urobić, jakbyśmy chcieli to robić po prostu palcami wciskając przyciski. Żeby nie zanudzić was czytaniem instrukcji od deski do deski, od razu przejdziemy do testów tego układu. Po prostu pokażę wam co można z tym zrobić. Więc instrukcje tak przy okazji będziemy sobie do niej zerkać, żebyście lepiej rozumieli co ja tak właściwie robię tutaj w danym momencie. Oczywiście instrukcje i resztę plików macie dostępną pod linkiem w opisie. Więc kto chce, to może sobie nawet od deski do deski to przeczytać. Zacznijmy od podłączenia zasilania. Można to zasilać napięciem od 7 do 12 V. Podłączę 12. I zaświeciły nam się tutaj od razu jakieś lampki. Mamy tutaj takie dosyć spore wyjście zasilania. Sporo układów można do tego podpiąć naraz. I tu można też sobie wybrać, jakim napięciem ta płytka będzie zasilała nasze układy. Teraz mamy wybrany 5V, można też wybrać 33 V. Nasza płytka ma trzy porty wejścia wyjścia po 8 bitów każdy. Oraz dwa piny wejścia wyjścia, które piny, no jak sama nazwa wskazuje, są jednobitowe. Żeby sprawnie tym się posługiwać, potrzeba trochę praktyki, ale naprawdę nie jest to trudne. Całość opiera się o konfigurację wejścia wyjścia, a później wysyłanie odpowiednich komend do tych wejści wyjść. Zielone diody pokazują nam, pod którą lokację zostałyby teraz wysłane dane albo komenda. Możemy sobie wybierać, jak widzicie. Jak świeci się ta dioda, to dane poszłyby do tego portu. Jak świeci się ta, dane by poszły tutaj itd. Spinami jest podobnie. Teraz dane wyszły do tego pinu. A teraz do tego. Na początku po uruchomieniu wszystko tutaj jest wejściami. I ta dioda nie powinna się świecić, tylko że tutaj mam trochę uszkodzony mikrokontroler. Upalił się jeden port wyjściowy, także nie mógł podawać plusa, ale mógł ściągać do masy, więc po prostu podciągnąłem to rezystorem do plusa, żeby dalej to mogło działać. Wysyłaną komendę albo dane wybieramy na przełączniku. Mamy tutaj 8 bitów. Całość jest 8-bitowa. Procek tutaj użyty ma 2 kB pamięci programu i 128 bajtów ramu. Tutaj naprawdę nie potrzeba jakiegoś superkomputera, żeby tym sterować. Po drugiej stronie płytki mamy taką pajęczynkę klasyczną, jeśli chodzi o te płytki uniwersalne u mnie. No i jeszcze trochę drobnicy SMD. Może nawet więcej niż trochę. Ogólnie budowanie tego to jest małpia robota, bo tutaj trzeba. Wiele razy powtórzyć taką samą czynność. No wiecie, sporo jest tutaj linii, które są tak naprawdę identyczne. Ale później, po przejściu przez tę małą robotę, można samemu sobie podziękować, bo naprawdę ułatwia to pracę. Takie urządzenie. No dobrze, nagadałem się trochę, to przejdźmy wreszcie do korzystania z tego. Powiedzmy, że chcemy skonfigurować ten port jako wyjście. Więc czytamy instrukcję. Co tutaj mamy napisane? Są jakieś komendy konfiguracji portów, więc chyba to o co nam chodzi. I mamy tutaj simple out. Widzimy, ustawia dany port jako wyjście. Dokładnie to o co nam chodzi. Słowo komendy to jest 1. A w jaki sposób się wysyła komendy do portu? Ustawiamy słowo komendy na przełączniku. Ustawiam 1. I teraz przytrzymuję ten przycisk, którym normalnie się przełącza pomiędzy portami. I naciskam ten. I poszło. Teraz już ten port jest wyjściem, czyli teraz jak powiedzmy ustawię sobie na przełączniku coś takiego, to wyślę, czyli teraz po wybraniu portu po prostu wcisnę port exec. to zobaczcie poszło. Mamy to już na porcie. Jakbym to wysłał do innego portu, no to nic się nie dzieje, bo tutaj jeszcze nie ma konfiguracji jako wyjście. To zobaczmy jak się konfiguruje piny. To jest praktycznie identyczne, tylko mamy tutaj dostępne inne komendy. Wybieramy pin, który chcemy skonfigurować, powiedzmy, że ten i wysyłamy komendę. Mamy tutaj taką fajną komendę clock, która umożliwia skonfigurowanie pinu jako wyjście zegara, które później będzie podawało odpowiednią ilość taktów. Słowo komendy to jest 1. Takie samo jak wtedy przy porcie mieliśmy. Czyli wysyłam tą komendę i teraz zgasły nam tu wszystkie diody, to sygnalizuje, że układ czeka na kolejny bajt konfiguracji. I mamy tutaj podane, w jakim formacie jest ten byte Coś takiego. Wybierzmy sobie jakiś wolny zegar, żeby gołym okiem było widać, że coś tu się dzieje. Szybkość zegara się tutaj tym ustawia. Dajmy ten multiplier na 10 milisekund, czyli tutaj 1 1. A bity szybkości też ustawmy coś dużego. Na przykład 20. Mamy 20, czyli tutaj będzie teraz 10 milisekund razy 20, 200 milisekund. W takich odstępach czasu będzie zegar zmieniał stan. Teraz to potwierdzam. I poszło. Pin jest skonfigurowany jako wyjście zegara. I teraz zależnie od tego, ile tutaj ustawię na przełączniku, tyle taktów zegara tu pójdzie. Ustawiłem 1. Widzicie, poszedł jeden takt. Teraz jak ustawię 10, Dojdzie 10 taktów i wszystkie diody zgasły, co pokazuje nam, że układ jest czymś zajęty. I wtedy nie reaguje na to, co mu tu stukujemy. Mam tutaj układ w wyprowadzeniu układów, które postaramy się naszym urządzeniem wysterować. Powiedzmy, że na początek weźmiemy sobie tą pamięć. Mamy już naszą pamięć podłączoną i trzeba przyznać, że ten pajączek wcale nie wygląda tak źle. Uwierzcie mi, jakbyście chcieli zbudować... Układ do wysterowania pamięci na płytce stykowej, bez tego układu to wyglądałoby to dużo gorzej. A tutaj mamy elegancko podłączone wszystkie wejścia adresowe, wyjście danych, wejścia sterujące nawet mamy rezystory pula, w którym możemy sobie to wygodnie podciągnąć do plusa. To teraz trzeba to skonfigurować. Wyjście danych na razie pozostawię tutaj jako wejście czyli, że nasz układ będzie przyjmował dane z pamięci, wyświetlał, co tam siedzi. No, a jeszcze wejścia adresowe pamięci trzeba na płytce ustawić jako wyjścia, żeby je wysterować. To zróbmy to sobie. Już mamy. Sterujemy wejściami adresowymi pamięci. To podajmy stan niski na output enable. I widzimy dane, które odczytujemy z adresu 0 teraz. Możemy skonfigurować ten port wyjściowy. Jako taki port, do którego możemy dodawać albo odejmować wartości. Więc zróbmy to. Ustawmy teraz konfigurację portu jako 2. Teraz zobaczcie. Mogę sobie dodawać albo odejmować od wartości adresu i w ten sposób wygodnie odczytać całą pamięć. No może nie całą, bo ręcznie byłoby to żmutne, ale kilka bajtów odczytamy. I widzicie, bajt po bajcie z pamięci wychodzi. Można sobie to dodawaniem przyspieszyć. No działa. Cóż więcej mogę powiedzieć? Działa jak w zegarku. Odstrzała. Nie ma żadnych problemów z połączeniami. To zróbmy sobie jeszcze przykład z licznikiem, a później przejdziemy do jakiegoś protokołu szeregowego. Próbujemy dogadać się z mikrokontrolerem za pomocą naszego zadajnika. Licznik już podłączony, tutaj już było dużo prościej. Mamy jedynie piny skonfigurowane. Obydwa jako wyjście zegarowe. Ten górny to jest reset, ten dolny to jest zegar. A tutaj jest czterobitowe wyjście licznika. I ten licznik, jeżeli tutaj wszystko dobrze połączyłem, będzie liczył od 0 do 9. No to zobaczmy. Wygląda na to. Że nasz licznik nam liczy. Widzicie 8, 9 i 0. Elegancko, wszystko działa. Prawda, że wygodne. Naciskam sobie przyciski, i patrzę, co się dzieje. Bardzo przystępna forma. Nauki i obsługi nowych układów cyfrowych. Zobaczmy teraz, jak działa reset. Po prostu przełączę się tutaj na ten górny pin. No i proszę, zresetowało się. Zapodam teraz tu więcej impulsów zegara, powiedzmy 15. No i sobie liczy. Elegancko, wszystko działa. Chciałem jeszcze pokazać tu trochę innych układów, ale już jak zwykle się przedłuża, więc od razu przejdziemy sobie do naszego mikrokontrolera. Naszła mnie jeszcze jedna myśl. Jak tutaj ustawię sobie na przykład 64 i zapodam tyle taktów zegar na licznik, oczywiście chwilę będzie trzeba poczekać, zanim to się wykona, To teraz to, co dostaliśmy tutaj, to jest nic innego jak reszta z dzielenia liczby 64 przez 10, czyli 4. Przejdźmy zatem do naszego mikrokontrolera. Ten układ możecie kojarzyć z poprzedniego odcinka. Tutaj siedzi sobie ATtiny13A i właśnie z nim spróbujemy się dogadać poprzez to złącze. Tutaj nasz układ będzie jeszcze większym ułatwieniem, ponieważ ma wbudowaną obsługę protokołu, po którym się gada z tym AdTiny, czyli obsługę SPI. Tak na marginesie mamy tutaj też obsługę i Układ podłączony. Tutaj już obyło się w ogóle bez płytki stykowej. Podłączam zasilanie, no i trzeba to skonfigurować. Tutaj, żeby użyć tego SPI, trzeba trzeci port aktywować w nim. Specjalną funkcję drugą. Czyli niby wyjście. Ale jednak nie do końca, ta konfiguracja będzie trochę inna. Teraz nam to wskoczyło i ustawiamy SPI. Słowo konfiguracji to będzie 2, więc tutaj nabijam do tego pinu i poszło. Teraz jak bym coś wysłał, to linia Chip Select idzie na stan niski i chodzi zegar. Dane wychodzące z układu podejrzymy sobie na porcie drugim i trzeba go skonfigurować jako wyjście pamięci. W naszym układzie mamy pamięć, do której trafiają dane odczytywane przez SPI. Słowo konfiguracji to będzie 3, i teraz widzimy, że układ znowu żąda jakichś danych dodatkowych i to są dane nabijane do pamięci. Na tym porcie Widać teraz adres, do którego te dane wyszły. Możemy go sobie zmieniać. A tym nabijamy dane. Teraz na przykład pod adres 0 nabiłem trójkę. Teraz z powrotem 0. Jak już wszystko nabiję, to stąd wychodzę. I teraz, jak będę wysyłał dane do tego portu, skonfigurowanego jako wyjście pamięci, to będę patrzył, co jest pod danym adresem. Ustawię 16. Wyślę to i teraz patrzę, co jest pod adresem 16. I jakby to się zmieniło, to, to tą zmianę będzie tu widać. Adres 16 to jest środek pamięci i tam właśnie trafiają dane z SPI. Ostatnie do zrobienia to jest podanie zasilania na układ. Tutaj sobie to przepnę, bo jednak tego portu użyć nie mogę, ale mogę użyć tego. Tym portem podamy zasilanie, czyli ustawiam go jako wyjście i podaję tam jeden. Mamy już zasilanie. Mam nadzieję, bo te przewody już lata świetności mają za sobą. Tak fatalnie to się tu trzyma. Takie dziadostwo. Miejmy nadzieję, że kontaktuje. Przeszliśmy już przez ten cykl. Reset tam jest na stałe zwarty do masy przełącznikiem. Teraz wejdziemy w typ programowania, żeby się dogadać z naszym układem. Tak wygląda sekwencja bajtów, którą trzeba tam nabić. To do dzieła. Teraz te bajty przez SPI wysyła się banalnie prosto. Ustawiam je na przełączniku i po prostu wysyłam. Poszedł pierwszy. Układ nam już wypluł jakieś dane. Widzimy, że to się tu zmieniło na tym porcie, który jest skonfigurowany jako wyjście pamięci, spod adresu 16. Dajmy teraz kolejny byte. Tej instrukcji przechodzącej w tryb programowania. EXECUTE poszło, dwa kolejne byty nie mają znaczenia, więc wysyłam zera. Cyk i cyk, poszło. To spróbujmy na przykład odczytać ID naszego ATtiny. Wyślijmy taką instrukcję. Na początek taki byte, później same zera powiedzmy, a tym trzecim bytem wybieramy, który byte ID odczytujemy. To też podajmy 0 i zobaczmy, czy to w ogóle działa. Czy tutaj kontaktowało? No nie, nie działa. Dobra, zmieniłem przewody. Wciąż badziewie, ale mniejsze badziewie niż tamto. Ogólnie nie polecam tego. Już lepiej sobie samemu zrobić, tak, niż korzystać z tej chińszczyzny. Spróbujmy jeszcze raz odczytać to ID. Teraz wydaje mi się, że już ta komunikacja działa, bo mamy tu same zera. Dobra, to pierwszy byte. Same zera. Teraz wybieramy, którą część ID odczytujemy, i powinno nam się tu pojawić. No proszę. Teraz wygląda to lepiej. Pierwsza część ID to powinno być 1E. I co my tu mamy? 1E. No zgadza się. To Odczytajmy kolejną część. Ta sama komenda. Ciach, ciach. Teraz adres 1. I co wypluje układ? 1E. 90. Jest 90. To jeszcze raz. Teraz adres 2. 07. 07. Wszystko się zgadza. Działa komunikacja. Zamiast się bawić spódką stykową i nawalać bit po bicie, możemy to znacznie wygodniej zrobić tym. Ktoś się zapyta, no ale po co w ogóle takie rzeczy robić? Po co ręcznie próbować dogadywać się z układem? No, jak na przykład chcemy zbudować programator, chociażby po prostu w celach edukacyjnych, żeby tam łyknąć trochę programowania, trochę tych różnych protokołów szeregowych. No to czemu nie? Dobrze jest zacząć właśnie od takiego czegoś, ręcznie to zrobić. Aby dobrze poznać układ, jak on działa, jak poszła nam ta komenda, to znaczy, że pójdą tutaj wszystkie inne. I równie dobrze moglibyśmy cały ten układ teraz ręcznie odczytać albo zapisać. Jak podam tutaj komendę odczytu, wybiorę adres, no to wychodzą nam dane. Odczytałem teraz drugi byte z pamięci. I to się zgadza, bo pamiętam wcześniej już to odczytywałem i tam właśnie było C0 się działo pod tym drugim bytem. No i mamy tu C0 odczytane. I tutaj się zatrzymamy. Myślę, że już widzicie, do czego taki układ może się przydać. Moim zdaniem, czy to do nauki, czy do niskopoziomowego debugowania, świetna sprawa. Jeżeli się podobało, zostawcie po sobie łapy w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów, i żeby kanał się rozwijał. Subskrybujcie go, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia za jakiś czas.